Cześć, siemano, moi mili upatensona, żeście zagościli, właśnie zaczynam i farminga ogrywam. Dzisiaj w innym stylu gram i w odcinku cię witam. No, niestety, tak się stało, do rodziny się pojechało i na live czasu się nie miało. Więc od czego zaczynam? Pierwsze świnie dziś sprzedam. Potem do kombajnu siadam i na pole sorga wpadam. Czy coś dalej porobimy, to w odcinku zobaczymy. Sobie gram, trochę filmu poprzyspieszam, troszkę poobcinam, tak żeby to ręce i nogi miało, a żeby za długo nie trwało. Więc żniwa z klasą, jak widać na załączonym obrazku, jesteśmy oczywiście w serii Weekend na Farmie, w nowej odsłonie serii Weekend na Farmie, gdzie na dedyku gram sobie z moimi towarzyszami Wika i Maci. Dzisiaj nieobecni, no ale odcinek postanowiłem przygotować, nagrać, co by na kanał wrzucić. Niestety tak też będzie, że odcinek wyjdzie w sobotę, a w sobotę będę z rodziną. No i na live'a czasu nie będzie, dlatego troszkę wcześniej ten odcinek sobie przygotowuję. Więc wbijamy pierwsze do świnek. Przyczepy na razie nie kupuję, bo jest mi niepotrzebna, ale jedne z moich świnek osiągnęły kwotę 925 euro. Ta kwota mi odpowiada. Według moich jakichś tam obliczeń, wyliczeń, ta kwota jest najlepsza. I teraz tak, mam 13 tych świnek, więc 11300 na konto, 650 euro opłaty. No kurde, czy to dużo, czy to mało? No na razie tych świń mam za mało, żeby przyczepę kupować i codziennie te świnie wozić samemu. Myślę, że jak wymienię na tą największą już chlewnię, to wtedy faktycznie w przyczepę zainwestuję. Tutaj już widzę 700, tu będzie trochę dłuższa przerwa, bo tych świnek jest niewiele. No ale zobaczymy, jak to z tymi świniami będzie. Więc pierwsze 925 euro, 13 świnek sprzedajemy i kasę oczywiście dostajemy. Łyk kawy dla lepszej zabawy. 78 świnek na stanie, więc lecimy. Lecimy pierwsze do kombajnu. Jeszcze sobie szybko sprawdzę. Słomy mają, pokarmu mają. Czasu wiele nie przyspieszamy, więc spokojnie sobie pogramy. Jajeczka się zbierają, na lepszą cenę czekają. Oczywiście tutaj w odcinku sobie pogramy, żniwa poogarniamy, a w międzyczasie opowiem, czym jest ta seria, jak tutaj gramy, jakie są zasady tego właśnie serwera dedykowanego, którego zaznaczę. Sponsorem jest Marcin. Marcin prowadzi kanał, zaczął prowadzić, potem przestał prowadzić, ale link do kanału Marcina będzie w opisie, zarówno link do Wiki również będzie w opisie tego materiału, także gorąco i serdecznie polecam i zapraszam tam do nich, chociaż Wika ma na razie przerwę. Marcin, z tego co wiem, troszkę tam przebudowuje kanał. Co z tego wszystkiego wyniknie, to jeszcze sobie zobaczymy. A na razie tu gdzieś pod lasem się zatrzymamy. Header do kombajnu zapinamy i sorgo sobie pozbieramy. Teraz tak, jak to tu mianowicie wygląda. Na tej serii gramy sobie we trójkę. W sumie seria Weekend na Farmie. Nie, seria zmieniła nazwę i są to trzej farmerowie. Właśnie, trzej farmerowie. Z Weekendu na Farmę, który prowadziłem, przeszedłem na trzej farmerowie. I tutaj niczym trzej muszkieterowie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Każdy ma swoje gospodarstwo. Gospodarstwa gdzieś tam na live'ach poprzednich były pokazywane. No, nie da się ukryć, najbardziej rozbudowane i chyba najbardziej zakredytowany jestem ja pod tym względem gospodarstwa zbudowanego. Tam ekipa troszkę, można powiedzieć, skromniej, ale bardziej chyba efektywnie znowu, tak mi się wydaje, także
Mieszam się, dobra, ten teren oczywiście nie należy do mnie, ale to jest szczegół, bo ten teren nie należy do mnie jeszcze tylko przez niedługi czas. Każdy z nas posiada jedno ze zwierząt, a mianowicie pod uwagę są brane świnie, owce i krowy. Ja mam świnie, Marcin ma owce i Wika będzie miała krowy. Żadne z gospodarstw nie może mieć innych zwierząt poza tymi. Jeżeli innych w sensie, no przykładowo jak ja mam świnie, to nie mogę mieć do tych świń krów oczywiście, bo krowy ma Wika. O to chodzi. Do tego, jeżeli chodzi o kury, to może mieć je każdy. Każde gospodarstwo może posiadać kury. Jeżeli chodzi o pszczoły, również. No i konie również każdy z nas może mieć. Także, no, tak to sobie podzieliliśmy, tak to sobie ustaliliśmy. Każdy z nas jest administratorem, każdy z nas ma pełen dostęp do wszystkiego. Z tej chociażby racji, że każdy z nas ogarnia cały dedyk, wszystkie trzy gospodarstwa. Każdy może przewijać ten czas. Ja przed nagraniem tego odcinka właśnie ten czas sobie przewinąłem. My tu wcześniej sobie graliśmy, ale coś mi tutaj widzę, dedyk dzisiaj laguje, nie wiedzieć czemu. Ja sobie tego czasu przewinąłem oczywiście już do żniw, już tutaj wcześniej sobie z Wiką graliśmy, już sobie wcześniej żniwa robiliśmy, między innymi żniwa jęczmienia u Wiki, żniwa jęczmienia u mnie, jak i żniwa rzepaku również u mnie. I te żniwa zostały wykonane. A teraz przyszło czas na sorgo, no i tam Wika, no jeszcze zielono, u niej jeszcze trochę ma soję do zmucenia. Kombajn nie należy do mnie, kombajn jest wypożyczony przez właśnie Wikę, ona ten kombajn wypożyczyła dla żniw, no i ona go tutaj mi udostępniła, że również moje pola pożniwowała. No mamy takie swoje małe układy, układziki, w których właśnie się dogadujemy w ten sposób, że zazwyczaj pola robimy sobie wszyscy razem. Jeżeli są siewy, to i wszyscy są na serwerze, to wszyscy lecimy z siewami u jednego gospodarstwa, u jednego gospodarza, potem lecimy do drugiego, do trzeciego i tak po prostu się uzupełniamy, tym bardziej, że każdy z nas ma różne żniwa, każdy z nas ma różne siewy, różne etapy prac do wykonania i żeby przewinąć ten czas, no to musimy sobie ogarniać, pomagać. Jeżeli, nie wiem, chcemy przewinąć do żniw, a Marcin chciałby skosić akurat trawę, no to oczywiście wszyscy wpadamy, pomagamy, jak najszybciej trawę tam Marcinowi ogarniamy, no i wtedy lecimy dalej z czasem. Ja już świnie posiadam, kury posiadam, jak już można było na początku zauważyć, Marcin ma już owce. Marcin poszedł po grubości, ponieważ ma on już największą owczarnię, gdzie mieści bodajże 300 owiec, także on już się rozbudował na maksa. Więcej zbudować nie może, to jest oczywiście limit, że tych zwierząt może być ewentualnie tylko i wyłącznie największy dostępny w grze budynek. Tutaj mamy o tyle luksusu, że ta mapa daje nam właśnie jeszcze budynki większe niż oryginalnie w grze. Są te budynki dużo, no dużo, no może nie tyle dużo, co po... O, panie, za szybko podniosłem, a nie wyhamowałem. No i pięknie sobie sorgo rozjechałem. Taki normalnie knyf, a chciałem się cofnąć po tego mijaka. To teraz więcej zniszczyłem niż tu zbiorę, nie? Dobra. Zapomniałem, że tu z górki i za szybko ten header podniosłem. Dobra. No, powiedzmy, mało ważne. Także tutaj mapa daje nam możliwości większych budynków dla zwierząt, które więcej mieszczą. No i z tych budynków możemy również skorzystać. Jeżeli chodzi o Wikę, Wika ma bardzo potężne dwa pola,
Zresztą za chwilę dojadę, będę się wysypywał, to skoczę na Escape'a i oczywiście pokażę. Wika poszła w pola, dwa potężne, duże pola sobie stworzyła, dwie uprawy. Pierwszą uprawą, jaką Wika zrobiła, to był właśnie jęczmień. Dogadaliśmy się tak, że ja tych upraw nie mam zbyt wiele. No i jęczmień powiedziałem, że od niej kupię. I tak też się stało. Wika zebrała 150 ton jęczmienia, który oczywiście zakupiłem. Ja sobie teraz tutaj na to pole przejadę, rurę otworzę i zesypiemy to. Zesypiemy to najpierw tu, tu, ok. Przyczepa zakupiona z przeceny. Klas jest mój, zakupiony jako mój pierwszy ciągnik. Także posiadam klasa i posiadam Zetora. Zetor mały 117-konny ciągnik jako właśnie ciągnik do ogarniania na farmie, a klas jako typowy ciągnik roboczy do właśnie uprawy pól. Także tak to wygląda. Właśnie w czasie wysypywania miałem skoczyć na Escape'a i pokazać. Wika posiada o właśnie te dwa pola. To fioletowe, czyli zebrane pole jęczmienia, i to zielone, czyli pole z dwóch, można powiedzieć, terenów stworzone pole soi potężne. No i tutaj ma trzy tereny tak naprawdę. Tu gdzie te maszyny, to ma tam jakiś silos, jakieś wiaty, jakiś domek, także tutaj tak to wygląda. Moje tereny dwa to są te tereny właśnie, gdzie mam zbudowane gospodarstwo całe. Mam tu pole za rzeczką, pole, na którym właśnie się sypiemy, pole sorga i tu jeszcze taką łączkę dla właśnie zysków, żeby mieć tą kiszonkę i co roku w styczniu mieć jakieś pieniążki. Jeżeli chodzi o Marcina, Marcin, jak można zauważyć, ma jeden teren, na którym stworzył sobie dwa pola, dwie łąki, gotowe nawet już do zbioru. Ma zakład krawiecki i ma przędzalnię i ma owce. Także z owiec od razu do przędzalni, z przędzalni automatyczny transport do zakładu krawieckiego. Zamknął całą produkcję, do tego ma tutaj dom, warsztat, jakieś silosy. Maszyny oczywiście porozstawiane po gospodarstwach, nie będę teraz tym na odcinku chodził, ale tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o to koszenie, no to niestety będę musiał tak jeździć z rurą do wewnątrz, z tej chociażby racji, że tu jest chyba za duża góra, żeby pod nią podjeżdżać, wolę z niej jednak zjeżdżać. Header opuszczamy, załączamy i lecimy dalej. Nie kontroluję czasu tego odcinka, nie wiem jaki długi on wyjdzie, troszkę sobie tutaj właśnie chciałem zacząć te żniwa, troszkę porozmawiać, za chwilę zrobię może małe cięcie, może małe przyspieszenie, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Ogólnie jest taka pora, że ja mam ochotę sobie pofarmingować, pouprawiać, porobić trochę i chciałbym z tego stworzyć jakiś odcinek, żeby pokazać co na przykład dzisiaj w przeciągu bodajże 3 godzin grania, bo tyle planuję, w przeciągu 3 godzin grania, ile będę w stanie tutaj podziałać z tematem, stworzyć z tego po prostu odpowiednio odcinek. Także zobaczymy, jak to wszystko nam się tutaj poukłada. Są prace, które się powtarzają, aczkolwiek w farmingu to chyba zawsze te prace się powtarzają. Kolejnym planem, jaki mam, to nie, to opowiem, jak ten plan dojdzie do skutku. No i co? Chyba wszystko, co miałem, to powiedziałem, także no, taka seria. Trzej farmerowie, niczym trzej muszkieterowie, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Kto ma ochotę pograć, na dedyk wbija i ogarnia oczywiście gospodarstwa, ogarnia wszystko, co jest do ogarnięcia u... czy konkurencji? Nie, u współtowarzyszy po prostu. To nie jest seria konkurencyjna, kto lepiej, kto szybciej, kto więcej. To jest seria, gdzie po prostu sobie gramy i świetnie się bawimy, pomagając sobie. Tutaj wielkiego, szybkiego progresu raczej nie ma, aczkolwiek w sumie trzech grających, no to trochę ten progres jest. Maszyny mamy duże, bo mój klas, mój główny ciągnik
ma już na start 225 koni. Wika pożyczyła takiego kombajna klasa. No i z tego co rozmawialiśmy, to taki kombajn byłby zakupiony prawdopodobnie przez jednego bądź dwóch graczy. Jeszcze zobaczymy, jak to wszystko się tu pokłada, ale widzę, że mam akurat 48%, więc ja sobie prawdopodobnie tutaj po prostu nie będę jechał w koło, tylko sobie wrócę, żeby po prostu się od razu wysypać. Zobaczymy. Tematy oczywiście zakupu maszyn czy cokolwiek są cały czas konsultowane między nami. Tutaj temat kombajnu z Wiką również konsultowaliśmy, rozmawialiśmy, czy kupujemy jeden duży, w sensie jeden gospodarz kupuje jeden duży kombajn, czy we dwóch gospodarzy kupujemy dwa mniejsze kombajny i wtedy na dwa będziemy żniwować. Tutaj właśnie zobaczymy. Musimy brać pod uwagę to, że dwa mniejsze kombajny, grając samemu, tak jak ja chociażby teraz, będę takim mniejszym kombajnem musiał młócić, kosić takie wielkie pola. Oczywiście fajnie by to było, gdybyśmy byli we trzech, ale niestety zgrać do końca nie zawsze się można. Niektórzy mają pracę, inni mają szkołę i tak dalej. Tak to niestety wygląda. Mijamy się, każdy ma też życie prywatne, dlatego do tej serii podeszliśmy typowo na luzie. Czy tu będziemy się rozwijać i jak szybko będziemy się rozwijać, to się okaże. A jeżeli jeszcze chodzi o mapę, to mapa Calmlands, bodajże Calmlands, tak się mapa nazywa, jest to czysta, goła mapa, nie ma tu pól, nie ma tutaj kontraktów, także na kontraktach zarobić niestety tutaj nie możemy, musimy zarabiać na własnej ciężkiej pracy i inwestycjach. Oczywiście na początek było 1,5 miliona na start, tyle nam grada dała i udostępniła, no i z tego skorzystaliśmy. Ja już mam 250 tysięcy kredytu, Marcin z tego co wiem to ma całe 500 wziął kredytu, Wika nie wzięła kredytu w ogóle, a nasze stany kont są również bardzo, bardzo różne. No ja wziąłem też tego kredytu chociażby po to, żeby nie zapomnieć, żeby nie mieć zaległości, no i żeby właśnie od Wiki móc odkupić ten 150 ton jęczmienia po najwyższej możliwej cenie, czyli bodajże 700 euro na poziomie średnim. Taką sobie cenę ustaliliśmy i za taką cenę też od Wiki odkupiłem ten tutaj jęczmień. Jest on już w moim silosie, więc za chwilę jeszcze zerkniemy na Escape'ie stany kont oczywiście. O, niech to się wysypuje, a ja sobie zerknę, pokażę i porównam, jak to wygląda. Moje gospodarstwo, to jest gospodarstwo oryginalne, to gospodarstwo zostawiliśmy, tam są jakieś podstawowe maszyny, te pierwsze, tam jest jedno pole i to gospodarstwo jest tu u góry, tu jest całe centrum handlowe, kupno, sprzedaż i zamiana, sklep, stacja benzynowa, wszystkie punkty sprzedaży, handlarz zwierząt i tak dalej. A to jest takie gospodarstwo, gdzie są jakieś tam podstawowe maszyny, gdzie jest jakieś małe pole, niestety uschnięte, nie dbamy, nie ruszamy, to po prostu zostawiliśmy. Także tutaj nam nie przeszkadza, nie wadzi, a po prostu jest. No i trzy konta oczywiście moje, 43 tysiące i jak już wspomniałem 250 kredytu, Owce Simulator 160 tysięcy i 500 kredytu i Wika to Cox 105 tysięcy na ten moment i 0 kredytu. Także Wika tutaj najlepiej sobie póki co radzi. A teraz myślę w tym momencie, no zrobię małe cięcie, dokończę to zajęcie i wrócimy z obrazem, z dźwiękiem. To znaczy zobaczymy, czy cięcie, zobaczę, czy przyspieszenie, to jeszcze sobie poskładam dopiero w postprodukcji, no ale w każdym bądź razie z moją mową i takim normalnym tempem obrazu wrócimy, wrócę za niebawem, także do za chwilę.
i właśnie żniwa się skończyły. Ostatnią przyczepę na silo zwieziemy. Kombajn został umyty. Chciałem go naprawić. Niestety nie mogłem. Chyba dlatego, że należy on do Wiki, ponieważ przez Wiki został wynajęty, wypożyczony. No, chyba dlatego. Wiem, że tam Marcin, jak chciał naprawiać swój ciągnik u mnie w warsztacie, to również tego zrobić nie mógł. Także tutaj tak to wygląda. Szczerze mówiąc, cały czas gram, cały czas nagrywam. Czy ja to wytnę, czy po prostu puszczę w przyspieszeniu, to jeszcze zobaczymy. Ale w każdym razie byłem tu kombajnem, chciałem naprawić i niestety nie poszło. Żniwa zakończone, więc sprawdźmy, ile tych żniw mamy. Żniwa 180, nie, to jest jęczmień, sorgo 105, 105 ton sorgo, sierpień, aha, cena jest najniższa, ok, chciałem mówić do sprzedania. Oczywiście sorgo zostaje, rzepak zostaje, jęczmień, po co mi te zboża? Mianowicie Marcin ma owce. I Marcin oczywiście ma łąki, więc sobie produkuje sam pożywienie. Wika ma krowy, będzie miała krowy i ona również będzie miała łąkę i będzie sama produkowała sobie pożywienie. Takie jak siano, trawa, kiszonka i tak dalej, i tak dalej. Więc ja no, nie mogę być gorszy, nie mogę być gorszy i ja również muszę sam sobie produkować pożywienie, a na poziomie normalnym jest to całkowicie jak najbardziej spoko, ponieważ to są dosłownie różnice paru groszy, jeżeli chodzi o produkcję samemu, czyli zbóż z własne zboża i przetrzymywanie ich w silosie, a kupowanie gotowej paszy w sklepie to jest, można powiedzieć, te same koszty porównywalne. Dlatego też, między innymi, właśnie postanowiłem, że sam będę to produkował. No i dlatego też te pola tutaj tworzę i tak po prostu sieję, wykorzystując oczywiście największy potencjał z tego, czyli najbardziej ekonomiczne i ekologiczne. Jeżeli chodzi o moje świnki, to jeszcze za chwilę tutaj pokażę. Pierwsze tylko zepnę sobie kosiareczki. Oczywiście koszenia na tej serii jest dużo, także ja to tylko spinam. I chcę pokazać, co tu będę robił. No i ten materiał już wytnę. Nie będzie to już pokazane z tej chociażby racji, że to już było na live'ach. I jeżeli chodzi o łąki, no lubię łąki, lubię łąki, lubię kiszonki i lubię te prace, dlatego sprzęt mam już odpowiedni. Wszystko było na bodajże poprzednim live'ie. Także tutaj ten temat sobie wytniemy. Ten temat sobie wytniemy. A teraz do świnek zaglądniemy. Jeżeli chodzi o pokarm dla świnek, oczywiście podstawa. Podstawa to jest kukurydza bądź sorgo. Kukurydza to zawsze problem. Dodatkowy siewnik, header do kukurydzy, który jest dużo węższy. No i kukurydza nie bardzo. Sorgo opłaca mi się bardziej, ponieważ mam siewnik. Kombajn jest jeden, kombajn jeden, ale header jest jeden, więc tutaj sorgo. Jeżeli chodzi o ziarno, pszenica, jęczmień. Jęczmień daje więcej plonu z hektara, więcej tych ton ziarna. Oczywiście dla zwierząt to nie robi, więc wybieram jęczmień. Nie patrząc już na opłacalność i na cenę. Białko to oczywiście soja, słonecznik i rzepak. No i w tym przypadku również wygrywa rzepak. Soja ma mało ziarna, a słonecznik potrzebuje dodatkowego headera i siewnika. Więc rzepak, 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 rzepak. No i owoce ziemi, czyli burak, ziemniak. Tutaj burak, ziemniak w tym sezonie nie będę miał. 5% stracę na świnkach, ale Marcin obiecał w następnym sezonie bodajże już stworzyć pole
pójść w buraka i tego buraka dla mnie wyprodukować. Także tutaj jak najbardziej się uzupełniamy. A teraz kolejną rzeczą, jaką chciałem zrobić, to nie wychodzić z escape'a, tylko zostać w escape'ie, przejść do finansów i pożyczyć jeszcze pieniążków. Mianowicie chciałem bodajże pożyczyć do 350. Nie, 350 to mało. Dobra, pożyczę sobie do 400, żeby mi nie zabrakło, a zawsze mogę oddać. I postanowiłem zakupić sobie pole numer 51. Chociażby po to, żeby to pole, które tutaj mam po jęczmieniu przedłużyć, to jest pierwsze, a po drugie tą łąkę zlikwidować i również tutaj stworzyć jedno takie duże sobie pole. Może jeszcze w międzyczasie tu 39 by wpadła również na moje konto i tutaj to pole zostanie również tutaj powiększone. Zobaczymy, czy ja to wykupię, czy wykupi to może Wika i sobie tu stworzy jedno pole, tu jeszcze doklei do tego, które tu ma. Także zobaczymy. No tak sobie te tereny kupujemy. Niestety ta mapa, stety, niestety, bardzo stety, ta mapa ma wiele dróg, wiele takich właśnie skrzyżowań, gdzie te pola, te kwadraty nie są takie równe. Tu 15, no to jeszcze ok, trójka, dwójka, tutaj te jeszcze by się trafiały, ale tu jak widać już dwie drogi nam przecinają. Tu to już w ogóle jest teren bardzo taki, no, ciężki. Także tutaj 52, bardzo fajny teren, który jest w całości jako jeden bardzo duży kawałek, jak najbardziej ten teren się nadaje. Ale ja zakupuję sobie póki co 51. Jeżeli chodzi o zakupy pól, nie ustalamy ich, po prostu mamy chęć, mamy pieniążki, no to kupujemy i działamy z tematem. Także pierwszą rzecz, jaką zrobię, jadę skosić tam trawę, no bo oczywiście tego nie mogę zmarnować. Skoszę tam trawę, pozbieram sobie belki, porobię i wrócę z powrotem. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę, ponieważ czas płynie niczym w kinie, że jeszcze zdążę to ogarnąć i jeszcze sobie tam coś podziałamy z tym tematem właśnie, jeżeli chodzi o jakieś tutaj pracę na gospodarstwie. Także szybkie cięcie, robię to zajęcie i wracamy za chwilę. No i dobra, zaczynamy. Teraz troszkę pogadamy. Czas niestety mi szaleje, więc opowiem, co się dzieje. Jakie plany teraz mam, na koniec przedstawię Wam. Co by był nie byle jaki i nie porobił tu mijaki. Potem ślub. Nie potem. Otóż było tu ściernisko, zaraz będzie pole blisko. Gdy już pole sobie stworzę, to wapienkiem po nawożę. Potem siew nie byle jaki, no bo wlecą tu rzepaki. I no zrobię tu uwrocie, co by nie wylądować w płocie. W tym momencie, moi mili, żegnać się będziemy, czyli dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne spotkanie. Jeżeli się podobało, kliknij suba i łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę, do tego kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka w tej czy innej formie. Odcinek, live, klikaj, subuj i komentuj, która forma lepiej ci pasuje, która forma lepiej odpowiada, nie? Taką formę stworzyć nada. Także do następnego, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć. Kończę właśnie to nagranie. Spać by trzeba było iść. No bo ranie będzie ciężko wstać, do roboty trzeba gnać.